Michajo, hej robaczki, tak, odzywam się do Was po krótkiej przerwie. Miałam odwiedziny Karolci, także niestety try on hold musi poczekać, ale za to szybciutko teraz zrobimy sobie test tego podkładu korektora z It Cosmetics. Ja bardzo dużo o nim słyszałam dobrych rzeczy. Ja mam go w kolorku light i sprawdźmy. Sprawdźmy, sprawdźmy. W tle włączyłam kolędy, w sensie piosenki świąteczne. Mam nadzieję tylko, że nie będą za głośno. Mam taką ogromną nadzieję. Czekajcie. O, będę chciała jeszcze szybciutko się wyszykować i przed pójściem do pracy jeszcze zobaczyć może jakieś promki pozostałości w bucie. Takie po Black Friday'owe i no zobaczcie, taka jest konsystencja. No, powiem Wam, że cieszę się, że nie wzięłam tego medium. Bardzo dobrze, że nie wzięłam medium. Już wiem, że mógłby być za ciemny, bo ten light jest, widzę, idealny. Oli, też możesz tego próbować później. On jest podobno z korektorem, więc fajne na niedoskonałości, zakrycie jakieś tam, wiecie, tego, co nie chcemy, żeby było odkryte. Okej, broda. Mam tutaj gąbeczkę namoczoną. Sprawdźmy. Wklepmy. No, podobno jest to hicior, podobno jest super. Zobaczmy. Zobaczmy, jakie będzie miało. Wow! Wow, jakie krycie! No, muszę Wam powiedzieć. Nie wiem, czy to widać w kamerze. Zobaczymy jeszcze, jak zmarszczki, bo podobno on jest z serum przeciwzmarszczkowym. Co dziwnie troszeczkę brzmi, jeżeli chodzi o podkład czy korektor, ale ma mieć takie właśnie właściwości. No, słuchajcie, jak na razie bardzo mi się to podoba. Nie wiem, jak jeszcze w świetle dziennym, zobaczymy. Też go sprawdzę, słuchajcie, raz rozetrę tak, raz pędzelkiem i zobaczymy też różnicę. Ale no, muszę Wam powiedzieć, w ogóle ma to jakiś zapach. To jakoś pachnie. Pociągnę sobie tylko troszeczkę po szyi. No, muszę Wam powiedzieć, że na razie jest ok. Zaraz się poprzyglądam w innym świetle, bo tak jak mówię, ja tutaj mam światło dzienne, ale też takie średnie. Wy tego tak nie widzicie. Ja mam tutaj okno, co prawda, do połowy tylko odsłonięte, bo mam zasłony i mam włączone te światełka tutaj przy lusterku. Dobra, dajmy sobie troszeczkę w okolice tutaj pod oczy i spróbuję to też wklepać palcem. Zobaczmy, jak się to spisze, bo rzekomo, tak jak mówię, to ma mieć tutaj fajne właściwości korektora, czyli ma nam tutaj fajnie zakryć i cienie pod oczami, i przykryć jakoś troszeczkę zmarszczki. Zobaczymy. Jak na razie bardzo mi się podoba wykończenie. Naprawdę bardzo mi się podoba. Kolor jest idealny, w tym świetle przynajmniej, co tutaj mam. No. No, Wam powiem. Kurde, w szoku jestem. Jestem w szoku. Zobaczymy, jak się utrzyma jeszcze też przez cały dzień. Ja jednak w pracy jestem w wysokich temperaturach. Czekajcie, bo stoicie mi na chusteczkach. Jedną tylko wezmę, dobra. Czekajcie, już poprawiam. O, stoicie na chusteczkach, więc nie dziwcie się, że Wam trochę tutaj pogrzebałam. No, jak na razie jestem pod wrażeniem. Bardzo ładnie to wygląda na skórze. Jak widziałyście, ja nie dałam tego dużo, bo ja nie lubię dawać dużo, ale tak, mogę się z nim polubić. Mogę się polubić z tym produktem. On ma zapach jakiś taki, jak się to mówi, lekarski, taki ziołowy. Ziołowy jakiś zapach, więc ma jakiś wyciąg z czegoś tutaj. Naprawdę takiego ziołowego coś czuję bardzo. Dobra, tutaj nos. Daję specjalnie w okolice pod oczy, bo chcę sprawdzić właściwości tego korektora, niby korektora kryjącego, korygującego, ale i przeciwzmarszczkowego serum. Za głośna jest chyba muzyka. Mam wrażenie, że nas będzie zagłuszać. Ja chciałam, żeby ona była sobie tylko troszeczkę w tle. Damy sobie jeszcze tutaj na usta ten produkt, o którym Wam mówiłam, którego Wam absolutnie nie polecam. W ogóle nie kupujcie go, ja go muszę po prostu zużyć. Nie jest on kompletnie wart swojej ceny. W ogóle nie rozumiem zamysłu tego produktu, ale on troszeczkę mi przypomina też konsystencją ten mój z Christian Breton, za który w TK Maxie dawałam 7 czy 8 funtów. No ale 7, 8, a nie 15 czy 10. No ale
Ale dziewczyny bez porównania. Tamten miał przynajmniej jakiś błysk i się trzymał bardzo ust, a to jest po prostu takie o zwykłe, takie. Taki efekt. Nawilżonych ust. Nie jest na pewno wart swojej ceny. O to tutaj chodzi. Może i normalnie fajnie to wygląda na ustach, ale nie za 15 funtów. Takie coś można kupić, słuchajcie, nie wiem, takie coś można osiągnąć przy użyciu wazeliny kosmetycznej. No, tak by wyglądała teraz moja skóra z tym produktem. Jak patrzę sobie tutaj w odbicie lustrzane, naprawdę wygląda to bardzo ładnie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w świetle dziennym i zobaczymy, jak to się utrzyma w ciągu dnia, ale to wyrównanie naprawdę mi się bardzo podoba. Jak na razie nie widzę, żeby podkreślało czy zmarszczki, czy linie mimiczne, czy żeby się tutaj coś działo, ciastkowało i inne rzeczy. Nic. Bardzo ładnie wygląda, bardzo, bardzo ładnie. Zróbmy sobie tylko jeszcze delikatnie rzęsy i ja będę się zbierać i będę spadać. I tak jak mówię, postaram się Was zabrać, chociaż na chwilkę, może nawet bez komentowania i bez głosu, ale po prostu Wam pokażę, nagram Wam i dodam Wam jakiś podkład muzyczny, dlatego że no, w sklepie nie wolno nagrywać. A jak włączę kamerkę i pokażę Wam po prostu tylko stoisko, to Wy zobaczycie, co jest, jeżeli coś będzie. A ja po prostu nie muszę gadać. Dobra, zróbmy sobie jeszcze tylko właśnie brwi i rzęsy i to będzie wszystko. W ogóle muszę się wybrać, słuchajcie, już na henne, bo już potrzeba. Tak, to już jest ten moment. Więc muszę się wybrać, słuchajcie, na brwi, gdziekolwiek. Dobra. Nie mogę teraz gadać, nie chcę sobie tutaj zrobić kuku i wyjechać za mocno. Dobra, dzisiaj tak jak mówię, jestem 4 godzinki, no ale o 20 jak wrócę, to jest naprawdę bardzo ciemno, a ja nie wystawiam tu lampy, mam jedną lampę jeszcze wciąż, ale nie mam jej gdzie postawić, o to chodzi, to jest ten problem. U mnie tutaj, gdzie teraz stoicie, to już właśnie jest koniec pokoju, wy stoicie, można powiedzieć, że na toalecie, która stoi pod samym oknem, zakrywa parapet, zakrywa okna pół, więc jakby nie ma już tam miejsca na lampę, a obok wiadomo, no obok się lampy nie stawia, tylko naprzeciwko siebie. Także niestety musimy sobie jakoś poradzić, ale tu gorąco w tym pokoju. Nagrzałam sobie, słuchajcie, farelką i po prostu jest hot. Hot, ja zaraz dojadam kanapkę i tak jak mówię, zaraz spadam do roboty. Jaki tusz? No nie wiem, weźmy pierwszy lepszy. Lancome Hypnose Doll Eyes, taki chwyciłam. Po prostu, to jest ten tusz z taką szczoteczką. Nie wiem nawet, czy jeszcze on tu w ogóle w tym opakowaniu jest. Z chęcią bym kupiła sobie jakiś nowy tusz, po prostu do przetestowania, ale bo tak na dobrą sprawę moje wszystkie już mają raczej po 5, po 6 miesięcy, na pewno. Bo chociażby z jakieś 2 albo 3 miesiące to ja chyba chodziłam ze sztucznymi rzęsami, a opakowania od tuszu przecież miałam pootwierane. Niektórych, nie pamiętam teraz tylko których. Dziecko moje, kurde, kaszle, ale ja też po drodze do roboty może kupię sobie jakieś holsy albo strepsil, cokolwiek na gardło, żeby jednak mi gdzieś tam się, żeby się mi tam trochę poprawiło, żebym nie chrychała przy obsłudze. Obsługując przy kasie to jeszcze pół biedy, ale odbierając telefon to już tak niefajnie. Dlatego, że jak odbiorę to nie ma za bardzo mnie kto szybko zastąpić, jeżeli bym się zaczęła przyduszać, wiecie o co chodzi. Także szczekać komuś do telefony to nie fajnie. No muszę Wam powiedzieć, że ładnie ten tusz wygląda. Jak na moje potrzeby. O, zaraz sobie wsadzę w oko jeszcze przy okazji, bo mam za daleko lusterko. Nie chcę mi teraz brać lusterka. Dobra. Dzisiaj sobie zrobimy rozświetlenie, nie wiem jeszcze czym. Zaraz zobaczymy, co mam. No, ładnie to wygląda. Ładnie, tak naturalnie, tak jak ja lubię, bez przesadyzmów. Bardzo ładne wykończenie, ale jestem w szoku z tego It Cosmetics. Ja pamiętam, że miałam ten chyba 30 SPF bez korektora, sam po prostu ten taki podkład i czy krem też korygujący, nie wiem, bo musiałabym poczytać. Wstawię Wam też opis na Instagrama. Tak by to wyglądało. Ja nie przypudrowuję, bo ja nie przypudrowuję w ogóle buzi. Wygląda to naprawdę bardzo poprawnie. Podoba mi się. Zmarszczki to już w ogóle muszę jechać zrobić, słuchajcie. Może pod koniec grudnia. Tak, teraz za hajs z YouTube'a poleciał iMac, a teraz za w przyszłym miesiącu może za hajs z YouTube'a zrobię sobie zmarszczki. Tak.
bo normalnie to tak wiecie, mam już rzeczy i na koniec miesiąca zobowiązania, więc siłą rzeczy z moich wypłat, z mojej wypłaty bym tego nie pociągła. Teraz załóżmy sobie gumkę, dlatego że ja do pracy idę w włosach spiętych. Ja się będę już szykować, w sensie ubierać do pracy, tak jak idę ubrana, czyli mundurek. Dam wam znać, może dzisiaj po 20, jak zapalę te światło i byłoby tak w miarę widać, to wam przyjdę z aktualizacją tego tutaj, co mam na twarzy. Zastosujmy sobie jakieś rozświetlenie i mam tutaj te literki Becca, Chloe and Malika i może użyjmy sobie po prostu tego. Gdzieś tu czuję włosa. Mam. Dobra, zabieram na pound zalak. No i jedziemy z tym koksem. Nie wiem, czy będzie coś widać, czy nie będzie nic widać. Ale powinno, bo widzę, że nabieram produkt, także powinno być widać. Okej. Okay. Takie delikatne, bardzo subtelne jest to rozświetlenie przy tych literkach. Może gdybym co innego użyła, jakiś inny pędzelek, ale no ja widzę. Widzę. Nie wiem, czy wy widzicie tu w tym świetle, dobrze? Ale mam nadzieję, że tak. Teraz dodam tych ciemniejszych też troszeczkę, przybrązowić. Okidoki. No i co? No i to jest mój cały, słuchajcie, makijaż. Mój cały wysiłek. No ładnie to wygląda. Bardzo mnie się to podoba. Podoba mi się to bardzo. Troszeczkę jeszcze tutaj na nos. I troszeczkę jeszcze na kupidyna, trochę widać. Dobra, to by wystarczyło, także Chloe and Malika, to są te słynne literki. No i co, ja będę już spadać, to jest cały mój makijaż, nic już nie będę używać. Jedyne, co bym mogła, to tylko utrwalić to sobie, o, może tym, All Nighter, dlatego, że lubię go za zapach. Uwaga, pomieszam, żeby tutaj nie było, żeby nie było kuku. Lubię ten zapach. No, i to wsio. I tak Aga idzie do roboty. Także to jest mój codzienny, najzwyklejszy makijaż, czyli bardziej pielęgnacja na usta, a nie makijaż na usta. I tak wygląda skóra. No podoba mi się. Dojadam moją kanapkę, mam jej pół, z serkiem pikantnym. Przyjdę jeszcze z tym produktem na pewno, ale pierwsze moje wrażenie jest wow. Jest to po prostu wow i powiem wam, że zobaczę, bo może jakbym była w Edim, może bym zakupiła Karolci, bo powinien jej się też sprawdzić. Bardzo ładne ma wyrównanie, bardzo ładne ma krycie, nie wpija się w zmarszczki, Karolcia nie ma tak w sumie z tym problemu jak ja. Także naprawdę fajny produkt, fajnie to się zapowiada. Ja wskakuję teraz w moje robocze ciuchy i odzywam się do was za chwilę.
No i okidoki, byłam z wami w Nieluku, a teraz przejdę się z wami do Butsa. Jest 15, pojęłam dobry czas, spokojnie jeszcze w Butsie z wami zagoszczę, a potem lecę do pracy. Dobra, idziemy, zobaczymy co zostało, jakie są pozostałości. No. Ciekawe mnie tak naprawdę właśnie te kalendarze adwentowe. Zobaczymy. Co my tu mamy? Trzech dyszek, Soph and Glory. Ładny, ale nie za sześć dych. Dobra, tutaj nam też coś zostało. Jakichś na razie spektakularnych przezent to ja nie widzę. O, strepsilsy. Jakieś dropsy. Oprócz strepsils. Chyba tylko normalne. Dobra, idziemy dalej. 3 za 2. Mamy 3 za 2. Zobaczcie, mamy tutaj ten rozświetlacz, który był właśnie teraz w Gold Rush. On był teraz właśnie w gazecie za 4,20, a tutaj kosztuje 13 funtów. Zobaczmy sobie tu przyceny. O, szkoda, że nie ma baterii paluszków. Są różne, ale nie paluszki, bo bym przechwyciła. Butelki, buteleczki, smoczki. Coś tutaj? Nie. Nic się nie dzieje. Jakiś zestaw tylko męski. I dalej idziemy, idziemy. No i tu świątecznie niestety jakiś super ekstra przecen nie widzę. 3 za 2. 3 za 2 tylko widzę, także słabiutko, słabiutko. Tu z number 7. Tutaj z number 7. Ted Baker. Ale też nie widzę żadnych promek. Nic szczególnego. Tutaj mamy co? Pięki Candle, ale też nie widzę promek. No, muszę wam powiedzieć, że słabo. O, po 16 są świeczki, czyli ta promocja, co była w Edynburgu. Po 16, czyli o 8 funtów taniej, z 24 te świeczki. Po 16, po 16. To na świeczkę jest przecenione, widzę. Ładne, no ale typowo świąteczne, także tylko na święta i potem do szafy. Ale mamy tylko duże chyba świece. Tutaj mamy też promkę, coś za 3. A, czyli 3 takie te świeczuszki. Czyli szczerze, no dziewczyny, nie ma rewelacji. Nie ma rewelacji, naprawdę. No chyba, że na prezent, o, za 6-7 funtów takie. Taki prezencik, no to spoko, to jeszcze mogę zrozumieć, ale ogólnie to nie bardzo. No tu może ta świeca jest fajna, czekajcie. Bardzo ładny zapach, podoba mi się bardzo. I 16 funtów, no to o 8 taniej, to rozumiem. Szkoda, że nie ma ich w mniejszej pojemności. No i nie ma mojego i tak shipater. Także tu, dalej męskie, ale też jakby nie mam przecen, słabo. Słabo, 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 słabo. Tu za 15. Nic się nie dzieje, dziewczyny, nic. Słabizna. Nic, nie widzę ciekawego. Jeszcze muszę zobaczyć na moje tabletki i za chwilę się do was odezwę. No i hejo, hejo, słuchajcie. Odzywam się do was już po 20. Tego samego dnia, czyli w środę. Środa miał to być dzień mój wolny od pracy, ale byłam w pracy. Teraz właśnie skończyłam, wyszłam i idę do Tesco. Idę do Tesco, słuchajcie, kupić składniki na danie, które teoretycznie powinno być na obiad, a my je zrobimy dzisiaj na kolację. No, będzie może trochę ciężkie jak na kolację, ale będziecie mieli nowy przepis. Prosty, szybki, tani, myślę. Także mam nadzieję, że wszystkim zasmakuje. No, więc idę zobaczyć, jaką mamy ładną choinkę. Kuli ozdoby. Taka choinka duża. Piękna. Taka piękna choina. No, ogromna. Także ja popitalam i odezwę się do was już z domu. I w domu pokażę wam po pierwsze holik taki malutki, zakupowy, co potrzebujemy do tego dania. No i będziemy przygotowywać.
te proste, szybkie, smaczne danie. No, także do usłyszenia w domu.